Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w niniejszym filmie są chronione prawami autorskimi i należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonki lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Prezentowany materiał filmowy został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych dla osób leczonych z powodu raka piersi oraz wszystkich innych zainteresowanych niniejszą kwestią osób i może być użytkowany bezpłatnie w celach niekomercyjnych na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących praw autorskich. Zabrania się użytkowania niniejszego materiału filmowego w celach innych niż edukacyjne lub profilaktyki zdrowotnej. W szczególności zabrania się wykorzystywania go w całości lub jego fragmentów do celów komercyjnych i czerpania z niego korzyści majątkowych. Materiał filmowy stanowi zwartą całość i jest ogólnie i bezpłatnie dostępny do odtworzenia w zaprezentowanej formie. Zabrania się jego kopiowania, modyfikacji lub wykorzystywania fragmentów filmu bez zgody Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest właścicielem praw autorskich do tego filmu. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek. Dzień dobry. Tematem, który dzisiaj będzie opowiedziany, jest nadzieja w chorobie nowotworowej. Jest taki piękny cytat, że nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. I byłoby dobrze, gdyby była to jedyna definicja nadziei. Bo czym ta nadzieja tak naprawdę jest? Naukowcy się sprzeczają. Jedni uważają, że nadzieja jest przekonaniem. Na przykład przekonaniem jednostki, że świat jest uporządkowany, sensowny, przychylny ludziom. Inni mówią, że jest przekonaniem o tym, że w sytuacji doświadczania przez człowieka dezintegracji, czyli na przykład tego, co się dzieje w wypadku diagnozy, leczenia czy nawrotu choroby nowotworowej, jest możliwość, z której warto korzystać. Możliwość budowania mimo przeżywanego niepokoju, lęku czy wątpliwości nowego porządku. Inni mówią, że jest to ścisła relacja dwóch rodzajów przekonań. Pierwszy to posiadanie możliwości, by rozpocząć i kontynuować jakieś działanie, czyli może być to nazwane siłą woli. I drugie przekonanie, czyli posiadanie możliwości stwarzania nowych sposobów. I znowu można to nazwać umiejętnością znajdowania rozwiązań, żeby osiągnąć cel. Niektórzy z kolei mówią o tym, że nadzieja jest pewnym procesem poznawczym, procesem motywacyjnym lub wyuczonym wzorcem myślenia, mającym wpływ na interpretację sytuacji i na ocenę szansy realizacji podejmowanych działań. Czasami mówi się też o nadziei, że jest pewną strukturą osobowości człowieka bądź względnie stałą cechą, pewną dyspozycją, która jest systemem względnie stabilnych przekonań, które są uruchamiane w określonych sytuacjach. Wpływa ona na zachowanie, nabywamy ją w dzieciństwie i wraz z różnymi doświadczeniami życia. Inni z kolei znowu odwołują się do tego, że jest konstruktem osobowościowym, ale takim, który chroni człowieka przed lękiem, przed zagubieniem, przed poczuciem osamotnienia, że jest podstawą do interpretowania przede wszystkim przyszłych, mających miejsce w świecie zdarzeń. Niektórzy z kolei odwołują się do tego, że nadzieja jest siłą. Siłą, która pomaga człowiekowi dopasować się do sytuacji wywołującej cierpienie. Do odnajdywania skutecznych strategii radzenia sobie w sytuacji, na przykład choroby.
Inni mówią, że ta siła to musi być połączona z wielością dróg do tego, żeby osiągnąć pewien cel. Natomiast nieco bardziej skomplikowana, ale równie słuszna jest na przykład wielowymiarowa złożona definicja Kozieleckiego, która mówi o tym, że jest to struktura, w której skład wchodzą różne elementy. Jest element emocjonalny, afiliatywny, sprawczy, temporalny i centralny, poznawczy, który jest, to już było przekonaniem człowieka, że oczekiwany cel najprawdopodobniej zostanie osiągnięty. Czyli nadzieja w tym ujęciu jest bardziej skomplikowana. I pewnie jakby składając te różne definicje, o których mówiłam wcześniej, można było tak podejrzewać. Kozielecki mówi o nadziei partykularnej, która skierowana jest na konkretny cel, i generalnej, która jest stałym przekonaniem, że w przyszłości, bliżej nieokreślonej, cele zostaną osiągnięte. Z kolei mówi też o nadziei pasywnej, która jest poczuciem, że po jakimś czasie, ale bez zaangażowania jednostki, najprawdopodobniej pożądany cel zostanie osiągnięty. Przeciwnie, nadzieja aktywna zakłada człowieka jako realizatora celu za pomocą odpowiednio dobranych środków, tworzenia planu, narzędzi, metod, strategii. Widzimy, że wiele osób badających nadzieję tworzy różne definicje. Stara się z różnych punktów widzenia spojrzeć na to, co po ludzku może być ujęte po prostu, że nadzieja jest chceniem, by coś się wydarzyło lub by to, o czym marzymy, co chcemy, było prawdziwe. Żeby mieć także przekonanie, że to, co potrzebujemy, to chcemy, jest możliwe. Że jest oczekiwaniem spełnienia pragnień połączonym z ufnością, że zostaną one zrealizowane. Jak się ta nadzieja ma do doświadczenia chorowania? Zanim na to odpowiemy, to warto odpowiedzieć sobie, czym w związku z tym, co usłyszeliśmy w tych definicjach, nadzieja nie jest. Ważne jest, żeby pamiętać, że nie jest ona emocją, że nie jest ona utopijną i życzeniową postawą wobec rzeczywistości, że mimo tego, że pełni funkcję regulacyjną, nie jest po prostu zwyczajną wiarą w sukces czy optymizmem. Ma ona pozytywny związek z zadowoleniem z życia, ze zdrowiem psychicznym, a negatywny związek z lękiem, z objawami psychosomatycznymi, z depresyjnością, ale nie jest tymi wszystkimi elementami. Mówi się o tym, że nadzieja jest podobna do rozwijającego się dziecka, że nie jest po prostu, a potrzebuje stale troski, obecności i wsparcia, że potrzebuje pewnego rodzaju zaangażowania. Wróćmy do pytania, co może mieć wspólnego nadzieja i rak? Jest to być może pytanie zaskakujące, ale być może odpowiedź będzie jeszcze bardziej zaskakująca. Mam mówić o nadziei, ale zacznę od tego, że diagnoza nowotworu i wszystko, co z nią związane, raczej kojarzy się z doświadczeniem silnego lęku, silnego obniżenia nastroju, depresyjności, mentalnego bólu, napięcia emocjonalnego, złości, dużej chwiejności nastroju. Te wszystkie uczucia dotyczą zarówno chorego, jak i jego otoczenia. Lęk jest emocją osiową, czyli tym, co najsilniej i najdłużej oddziałuje w emocjach na osobę doświadczającą
diagnozy onkologicznej. Ten lęk wynika z tego, że ma się negatywną postawę wobec cierpienia, wobec ograniczeń życiowych, wobec śmierci, ale przede wszystkim w takim wymiarze jednostkowym on wynika z charakterystycznego dla tej sytuacji choroby onkologicznej w związku tego aktualnego zagrożenia, które jest odczuwane, zagrożenia zdrowia, życia, obciążenia leczeniem z niebezpieczną przyszłością. Temu wszystkiemu towarzyszy na dodatek silna bezsilność, bezradność, niepewność, zaburzenia i wartości, i hierarchii wartości, i dążeń życiowych. Wszystko, co z tym związane, jeszcze dodatkowo może być uzupełnione o to, co pojawia się u człowieka doświadczającego diagnozy, a mianowicie o objawy somatyczne, które wynikają, czy są połączone jakby z lękiem owym. Zaburzenia rytmu snu, zaburzenia oddychania, krążenia, różne objawy z układu pokarmowego, czy obniżenie odporności. Mówi się, że zobaczcie Państwo, wszystko to, o czym mówi lęk i o czym mówi nadzieja, związane jest z przyszłością, z pewną niewiadomą i z wieloma emocjami, które się w tym pojawiają. Nie ma nadziei bez przyszłości i nie ma przyszłości bez nadziei. Odpowiedzią zatem jest, że mechanizm lęku i nadziei jest podobny. Podobny ze względu na myślenie o przyszłości. Ważne jest tylko, że w sytuacji choroby oceniamy sytuację poprzez dwie niepewne opcje. Może być opcja nie wyzdrowieje i to wzbudza ogromny lęk, ale może być też opcja wyzdrowieje i to wzbudza ogromną nadzieję. Czyli tak naprawdę osoby, które bardzo się boją, bardzo też często mówi się o tym, że są przywiązane do życia. Boją się bardzo, bo obawiają się tego, że przyszłość będzie niekorzystna dla nich. Dlatego być może ten lęk w łatwy sposób można odbudować i skierować ku nadziei. Ku temu, co ode mnie zależy, żeby móc przyszłość odbierać jako korzystną dla siebie. Mówi się o tym, że nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. Dowiedzmy się zatem, czy można pomóc jakoś nadziei. Czy można pomóc zmienić lęk, którego doświadczają pacjenci na co dzień, nie tylko od święta, w nadzieję. Jakie są czynniki, które mogą podnosić ten poziom nadziei, a jednocześnie, które mogą powodować, że ten poziom nadziei będzie podbijał korzystnie jakość życia? Co może zatem wpływać na nadzieję? Ważne jest to, jak mówią naukowcy, żeby budować relacje i szukać sieci wsparcia społecznego. Zarówno w obecności rodziny, jak i w obecności personelu medycznego, różnych zespołów interdyscyplinarnych, czy na przykład wspólnot religijnych. Czyli nadzieję i lepszą jakość życia mogą dać nam otaczający nas ludzie, których potrafimy w odpowiedni sposób, w cudzysłowie, wykorzystać do tego, żeby ten poziom budować. Ludzie, którzy dają nam siłę, dają nam odwagę, dają nam możliwość odbudowywania swojego bezpieczeństwa. Ważne jest też, tak jak personel może podnieść poziom nadziei, tak żeby dzięki minimalizowaniu pewnych koniecznych negatywnych relacji z personelem
móc sterować poziomem nadziei. Czyli żeby relacje z personelem, które nie są korzystne, które są obciążające, które tworzą pewne błędy jatrogenne, nie wpływały na strach przed przyszłością, nie powodowały silnego lęku przed przyszłością. I tak na przykład można dowiedzieć się albo po raz kolejny dopytać o informacje związane z diagnozą. Czasem mówi się o tym, że ta pierwsza diagnoza, która zostaje przekazana przez lekarza, może być tym elementem najbardziej obciążającym, który mimo przyszłych kolejnych dobrych informacji będzie pewnym takim zaindukowaniem negatywnej przyszłości. Dlatego można starać się budować nadzieję poprzez weryfikowanie na przykład tej pierwszej diagnozy, weryfikowanie tych pierwszych informacji. Czynnikiem, który może wpłynąć na poziom nadziei, jest duchowość. I zwróćcie Państwo uwagę, nie mówi się tutaj o religijności, chociaż ona też oczywiście może mieć wpływ. Natomiast duchowość, czyli to, co wchodzi w zakres wartości, to, co wchodzi w zakres oparcia na tym czynniku, o którym mówi się nous. Również ważnym takim zabiegiem, który powoduje wzrost poziomu nadziei, jest umiejętność przewartościowywania. Czym jest owo przewartościowywanie? Otóż jest to wykorzystywanie trudnego doświadczenia na to, żeby móc z niego, mimo tego, że jest ono nadal trudne, wyciągnąć jakieś dobre, korzystne dla siebie informacje czy skutki. Pamiętam kiedyś pacjentkę, która przyszła po iluś latach od diagnozy i powiedziała, że nie sądziła, że będzie w ten sposób myślała o chorowaniu, ale to zmieniło trochę jej sposób patrzenia na to doświadczenie. Mówi, że na początku wydawało jej się, że chorowanie jest samym złem. A kiedy chorowała, jej syn był nastolatkiem i mówiła, że poinformowała go o chorowaniu i włączała go w różne takie aktywności, które były zgodne z jego siłami, zgodnie z jego wiekiem. I mówi, że kiedy po kilku latach, kiedy syn był już dorosły, i się ożenił, przyszła do niej synowa i powiedziała: dziękuję Ci, mamo, za to, że włączałaś go wtedy w tym momencie chorowania w różne aktywności, w różne prace domowe, że pokazałaś mu, że życie nie składa się z samych fajerwerków, bo okazuje się, że wielu moich znajomych w sytuacjach trudnych ucieka od tych sytuacji, podkula ogon i odchodzi, a on potrafi się z tym zmierzyć, potrafi być w takich sytuacjach, które są dla mnie trudne, ogromnym dla mnie wsparciem. I jest to pewien rodzaj szukania nie tyle dobrych stron trudnego doświadczenia, owo przewartościowywanie, co starania się, jeżeli już musi się coś trudnego zdarzyć, odnalezienia w nim czegoś, co może dać siłę. Nadzieję można budować również przez to, że nauczymy się układać plan działań i będziemy je wytrwale realizować. Co to znaczy? Czyli, że odnajdziemy w sobie pewien rodzaj poczucia sprawstwa, że możemy skupić się na lęku i na obawach, ale możemy też pomyśleć o tym, na co mamy wpływ, co możemy zmienić albo co możemy zrobić, żeby mieć więcej wpływu na to, co nazywamy zdrowieniem, albo żeby mieć więcej wpływu na to, co nazywamy radzeniem sobie. Również ważnym takim elementem budowania nadziei jest po prostu dbanie o siebie, czyli odpowiadanie sobie na pytania, czego chcę, czego pragnę, czego potrzebuję, czego oczekuję. Czyli, tak jak powiedziałam, po prostu dbanie o siebie.
Bo kiedy odpowiadamy sobie na pytania, które zostały wymienione, potrafimy dopasować nasze aktywności, realizację pewnych zadań do tego, żeby podnieść jakość życia, żeby poczuć się lepiej. Można powiedzieć, że nadzieja ma również pewne proaktywne funkcje. Co to znaczy? Jeżeli wypełnimy przestrzeń myślenia o przyszłości nadzieją zamiast niepokojem, to poziom lęku będzie obniżony. Jeżeli poczuję, że mam wpływ na różne działania, że mam wpływ na zdrowienie, to wzmocni też to moją motywację do tego, żeby te działania podejmować. Zatem można powiedzieć w pewien sposób, że nadzieja jest czynnikiem leczącym, nieodłącznym elementem procesu leczenia. Bez nadziei, bez w cudzysłowie wiary w to, że wyleczenie jest możliwe, nie byłoby motywacji do leczenia tak trudnego i obciążającego. Nadzieja również jest pomocna w radzeniu sobie z trudnościami i pomaga nam sprawniej przystosować się do nowych, często złożonych, niełatwych sytuacji oraz do czasu życia naznaczonego tym, co jest związane z chorowaniem, czyli obciążeniem, cierpieniem, bólem. Czyli jeżeli mamy nadzieję, jeżeli widzimy przyszłość trochę inaczej niż poprzez lęk, to mamy większą łatwość przechodzenia przez trudności. Również nadzieja daje nam zwiększenie gotowości do szukania rozwiązań. Bo jeżeli mam nastawienie na to, że mogę mieć wpływ na różne rzeczy związane z moim samopoczuciem, na różne rzeczy związane z moim leczeniem, to również będę chętniej i odważniej działał w tym kierunku. Czyli będę łatwiej, chętniej szukał rozwiązań sytuacji, które czasem mogą być trudne w rozwiązaniu. Również warto pamiętać o tym, że nadzieja ułatwia pogodzenie się z utratą zdrowia, z utratą sprawności, czyli szukanie pewnych nie tyle pozytywnych, co w jakimś stopniu korzystnych znowu, tak jak z przewartościowywaniem zakończeń pewnych trudnych sytuacji, może dać nam szybszy i bardziej konstruktywną adaptację do sytuacji diagnozy, leczenia, do tego, co jest związane również z ich konsekwencjami. Również warto pamiętać o tym, że nadzieja jest sposobem na realizację najbliższych i realistycznych życiowych celów. Bez motywacji, którą ona daje, nie byłoby to możliwe. Szczególnie jest to ważne w kontekście choroby nowotworowej, kiedy tymi celami może być wzmacnianie więzi z bliskimi, dokończenie rozpoczętych działań, przebaczenie. Ludzie często mówią o tym, że niekoniecznie, bo można by nadzieję kojarzyć z tym, że zostanie odnaleziony nowy lek, że zostanie znacznie wydłużone życie poprzez pewne rodzaje leczenia czy działań. Natomiast okazuje się, że ludzie tak naprawdę szukają w kontekście choroby nowotworowej innych celów, tych, które dają im większe oparcie i większą pewność, że są możliwe do zrealizowania. I właśnie są to więzi z bliskimi, te działania, które zależą od nich, dokończenie tych zadań czy pogodzenie z innymi ludźmi. Co jeszcze nadzieja może spełniać? Jakie proaktywne funkcje? Nadzieja, o dziwo, może też być pewnym przyczółkiem do gotowości pomocy innym ludziom. Jeżeli mam nadzieję, że
mi się uda, że będę mógł być wyleczony, że mnie pewne działania pomogły, to też będzie otwierało mnie to na relacje z innymi ludźmi, na chęć niesienia im pomocy. Nadzieja ułatwia aktywne radzenie sobie z traumą, z kryzysem, z niepowodzeniem i stratą. Daje nam pewien rodzaj oparcia w postaci na przykład tego, że czas leczy rany, że pewne sytuacje jakby z czasem tracą na swoim ładunku emocjonalnym. Też może nam pomóc w zmaganiach natury moralnej i religijnej. Czasami mówi się też o tym, że gdyby nie nadzieja, nie odkryłoby się sensu życia, nie nadałoby się pewnego porządku swoim osobistym atrybucjom. Gdyby nie nadzieja, również mając różne doświadczenia życiowe oparte na trudnościach z innymi ludźmi, z innymi osobami, nie potrafilibyśmy odbudować ufności do nich. Odważniej i chętniej przyjmujemy wsparcie ze strony innych osób, mimo tych doświadczeń, jeżeli opieramy się nadziei, jeżeli nie towarzyszy nam silny lęk. Nadzieja, mówi się również, że jest ochroną przed pesymizmem, przed rozpaczą, osamotnieniem, a nawet przed poddaniem się. Jak można przytoczyć takie doświadczenie związane z opieką hospicyjną, często osoby tam pracujące mówią o tym, że jeżeli przychodzi nadzieja wraz na przykład z odejściem bólu, albo przychodzi nadzieja wraz z innymi osobami, z innymi ludźmi, którzy zaczynają się opiekować osobą chorą, na przykład wolontariuszami, to często zaczynają niknąć prośby o eutanazję. Jest też nadzieja modulatorem pewnej pozytywnej energii życiowej. Znowu, czy jest to modulator, czy jest to motywacja do tego, żeby podejmować różne działania. Zwał jak zwał, działanie jakby i efekt jest podobny. Nadzieja również może pomóc nam wzmocnić przystosowanie społeczne, czyli może sprawić, że łatwiej nam odnaleźć się w nowej sytuacji, że łatwiej będzie znaleźć rozwiązania, które w tej danej sytuacji, na przykład w sytuacji nowego leczenia, będą dla nas zaskakujące i nowe. Nadzieja również wzmacnia poczucie jakości życia, ale też jakości przeżyć wewnętrznych, czyli nie wiem, podnosi się nastrój, tworzymy lepsze relacje, możemy mieć też lepsze zawodowe osiągnięcia, czy szkolne. Też mając nadzieję, okazuje się, że łagodniej patrzymy na siebie i na otaczający świat. Mniej negatywnie oceniamy siebie, mniej negatywnie oceniamy świat, dlatego że jest coś, co zapala nam jakby inny rodzaj światła i jest tym nadzieja. Można zapytać się, po co ludziom nadzieja? Ta silna nadzieja daje tak naprawdę elastyczność w działaniu. Daje umiejętność dostosowania się do sprawnego wprowadzenia zmian, również przy wyborze na przykład nowego celu. Daje poczucie wyzwania, daje stabilność, daje wytrzymałość. Czyli daje siłę do pokonywania trudności. Daje siłę do tego, żeby poczuć się bezpiecznie w nowej sytuacji. A słaba nadzieja? Słaba nadzieja niestety wpływa na to, że możemy uruchamiać w sytuacjach kryzysów czy niepowodzeń myślenie życzeniowe. Że możemy się samo oszukiwać. Może podkręcać trochę poczucie bezsilności, beznadziejności. Może dawać nam takie poczucie niemożności wyjścia z sytuacji, a co za tym idzie,
odbiera motywację, odbiera aktywizację sił do działania, czyli daje pewien rodzaj pasywności. Możemy też powiedzieć, mówiąc o tej słabej nadziei, o zjawisku fałszywej nadziei. Mówi się o tym, że fałszywa nadzieja dodaje fałszywej otuchy. Co uczestniczy w mechanizmie powstawania fałszywej nadziei? Czasem człowiek, a czasem może być tą fałszywą nadzieją pokrywany bardzo silny lęk, który sprawi, że pacjent będzie szukał zupełnie nieadekwatnych metod radzenia sobie z sytuacją choroby, nieadekwatnych wytłumaczeń tego, co się dzieje, przez co nie będzie potrafił odnaleźć tych wskazówek, nie będzie potrafił tych dróg, które będą prowadziły go do dobrych rozwiązań. Żeby zatem nie wpadać w mechanizm fałszywej nadziei, warto być może odwołać się do literatury, która daje czasem ładniejsze i bardziej możliwe do wyczucia definicje niż te, o których mówiłam na początku. To ona sprawia, że czasem nadzieję możemy odzyskać nie tylko przez to, że są w literaturze przykłady innych osób, którym się udaje, które potrafią jakby uruchomić różne strategie radzenia sobie, ale również przez to, że dodaje właśnie nadziei i otuchy. I tak cytat z Jana Twardowskiego, który bardzo silnie związany jest z nadzieją. Nie płacz w liście, nie pisz, że los ciebie kopnął. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. I drugi cytat. Nadzieja bierze mnie w ramiona i trzyma w swoich objęciach. Ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze. A ja jestem na tyle szalona, że ośmielam się w to wierzyć. I na koniec cytat osoby, która poświadczyła swoim życiem, że warto mieć nadzieję i jest doskonałym jego życie przykładem na to, że jest tak, jak mówił. Dopóki istnieje życie, jest nadzieja. Dlatego zawsze warto zamieniać lęk, który nie prowadzi do pozytywnych rozwiązań, na nadzieję, która jest również myśleniem o przyszłości, ale motywującym i proaktywnym. Produkcja filmowa Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Scenariusz i prowadzenie Katarzyna Cieślak. Zdjęcia, realizacja filmowa Maciej Szpakowski. Pomysł i reżyseria Izabela Pawlikowska-Dolata. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek.